Minister, poza spadkami na giełdzie, czy można już określić, oszacować, jaki wpływ koronawirus ma na gospodarkę, gospodarkę światową? Szanowna pani redaktor, dzisiejsze pierwsze inauguracyjne spotkanie z branżą ogólnopolską turystyczną świadczy o tym, że problem jest i problem będzie się poszerzał wraz z rozrostem, niestety rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo Rozwoju, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, analizuje model niemiecki przede wszystkim, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego, ale również model włoski. Takie, które zostały wprowadzone i zaimplementowane przez te kraje, udogodnienia dla przedsiębiorców, również są przez nas analizowane. Natomiast do momentu rozprzestrzeniania się koronawirusa będzie nam bardzo ciężko oszacować skutki tego gospodarcze. Wiele branż zostanie być może w prognozie przyszłościowej dotknięte sytuacją koronawirusa. Na ten moment dla turystyki, hotelarstwa to są ogromne straty, z którymi się już dzisiaj mierzymy. Będziemy próbowali je oszacować. W dniu jutrzejszym pani minister Jadwiga Emilewicz przedstawi katalog i pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw, ale pamiętajmy, że turystyka to nie jest jedyny segment, który będzie związany z niestety sytuacją koronawirusa, więc musimy tych obszarów i sektorów przedsiębiorstwa objąć znacznie więcej. Dlatego uniwersalność tego katalogu i dopasowanie do potrzeb indywidualnych jest tutaj bardzo ważne. Czy można już powiedzieć, jakiego typu rozwiązania pani minister Emilewicz będzie proponować? Chodzi oczywiście o ulgi kredytowe, dostępność do tych kredytów, a tak samo zwolnienia ubezpieczeniowe związane z tym takim okresem przejściowym dla tych przedsiębiorstw najmniejszych, które będą miały największe problemy z funkcjonowaniem. Natomiast nie chcielibyśmy z panem ministrem wychodzić przed szereg i pani minister jutro taki katalog ogłosi. Te postulaty, które do nas wpłynęły dzisiaj z branży turystycznej, właśnie dotyczą powszechnej dostępności i szybkości uzyskiwania kredytów, jak również właśnie wszystkich aspektów związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bo nie ukrywamy, że naszym zadaniem przede wszystkim, oprócz tego, żeby zniwelować rozprzestrzenianie się koronawirusa, to w drugiej kolejności jest zapewnienie płynności finansowej tym najmniejszym przedsiębiorstwom, które mają już zadyszkę kondycyjną. Czy można spodziewać się by recesji, jakiegoś spowolnienia gospodarki europejskiej i gospodarki polskiej? Pani redaktor, to dotyczy wielu krajów, jak wiemy ponad 100, chyba już 9, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się tego koronawirusa. O skali krajowej i międzynarodowej będziemy mogli rozmawiać dopiero w momencie, kiedy sytuacja się ustabilizuje. Czy można na dziś już oszacować mniej więcej, jakie straty ponosi Polska? Pan minister Gut Mostowy powiedział o prawie miliardzie złotych, jeśli chodzi o branżę turystyczną, branżę hotelarską i branżę transportową, także no tutaj musimy adekwatnie do dynamiki tej sytuacji odpowiadać. Dziękuję.